hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Assassina. Tak, jesteśmy tutaj ponownie. Haha, nie spodziewaliście się, prawda? Nie, no żartuję. Ogólnie znajdujemy się w tym miejscu. Teraz wam pokażę na mapce. Tutaj. Tutaj mamy nasze zadanie z nieproszonymi gośćmi. Także myślę, że z racji tego, że jesteśmy blisko, to sobie do niego pójdziemy. Później udamy się do miasta, żeby posprzedawać w końcu te rzeczy, które mamy, bo jeżeli zauważyliście, to troszeczkę nam się znowu zmienił wizerunek. Wejdźmy sobie w ekwipunek, coś wam pokażę. Nie, to tutaj jednak było w ekwipunku chyba. Pamiętacie notatki? Tak, to są podpowiedzi do skarbów, które można znaleźć. Udało mi się znaleźć oba. Poszłam w oba miejsca. Między innymi znalazłam coś takiego jak Orichalcum, cokolwiek to jest. Kupiec w Fokidzie odda za niewielkie skarby. No okej, okay. Ale słyszałam, że tam trzeba mieć bardzo dużo tych kawałków. Nie wiem skąd je jeszcze wziąć. Mam nadzieję, że po prostu będziemy się na nie natykać gdzieś po drodze. Troszeczkę nam się tutaj też pozmieniało w ekwipunku, ponieważ zobaczcie, dostałam sztylet. Dostałam również dwie pałki i to wszystko z tych skarbów, które wyłowiłam. Także, no nic, zobaczymy co z tego będzie. Również górę mieliśmy założoną tą z czerwoną chustą, a tu znalazłam coś takiego i automatycznie zmienił nam się kolor spódnicy. Swoją drogą, jeżeli wiecie jak nazywały się tamtejsze stroje, to możecie napisać w komentarzu, jestem bardzo tego ciekawa. Dobra, ale stojąc tutaj spróbujmy sobie sfokusować, czy coś tu jeszcze jest. To nam gdzieś prowadzi, ale... Czyżby jeszcze był jakiś... O, jeszcze jest jakiś skarb niewyłowiony przeze mnie. No dobra, więc w sumie możemy po niego zanurkować, przynajmniej zobaczycie jak wygląda dno tej wody. Nic tu nie widać. To jest prawda, totalnie nic tu nie widać. Ale jak się zbliżymy troszeczkę, to robi się od razu przyjemniej. O, i mamy kolejną zbroję. Takich miejsc tu w wodzie było 3 do tej pory. Znalazłam 3 skarby, no to jest czwarty. I to była historia, która... znaczy notatka, która wspominała o tym, że jeżeli zejdziemy na dno tak głęboko jak marmurowa bogini, czy coś w tym stylu. Dobra, może jak się przysuniemy, to spróbujemy sobie Ikarosa użyć. Ja jeszcze zerknę na tą zbroję. Bałam się, że zabraknie nam miejsca, natomiast jednak w ekwipunku tutaj powiększa nam się zasobnik. Aha, obrażenia wojownika, obrażenia, co ona się różni wyglądem tylko. No tak, bo statystyki nam się nie zmieniają. No to zostawimy tą, ta mi się znacznie bardziej podoba. No ale tak czy siak mamy możliwość, jak widzicie, znalezienia kilku dodatkowych przedmiotów. Zapomniałam o jednej rzeczy i sobie to teraz zrobię. Mianowicie ustawienie zegarka, żeby mniej więcej wiedzieć, ile trwa odcinek. Że ja sobie tutaj ustawiłam. Idźmy na górę. O, i teraz spróbujmy sobie Ikarosem troszeczkę poszperać. Czy my tu coś poza nimi znajdziemy? No jeżeli jest to tylko tyle osób, to będzie to dosyć proste, bo jak widzicie, udało mi się podnieść również poziom swój własny. Także mamy ich na hita. Weźmy to sobie tutaj w krzaki wrzućmy. To jest troszeczkę banalne, przynajmniej wydaje się być banalne. On idzie w tą stronę, ten idzie w tą stronę. Spróbujmy sobie wejść na górę może. Nie, nikogo tu nie ma. Zdawało ci się, stary. Hello.
Oż ty! No gdzie? Naprawdę? Leżysz, leżysz, kwiczysz. Chodź tu, chodź. A, okej, okay, udało nam się uniknąć ciosu. Ja nie ukrywam, mam straszny problem z tymi unikami. No ale dobra, zrobiliśmy tu jatkę na dwie osoby. Nie do końca wyszło mi to tak, jakbym chciała. No i co? Nice! Pięknie to wyglądało. No i co? Będziemy się tu tak wszystkim na żywca bronić. Leż. Aha. No sorry. No cóż. I normally have someone else do the field work. I don't suppose you know how to get this stain out. Boże. Nie powiem, na co to wygląda. There'll be more blood if you step closer. Perhaps. Then you won't hear my proposition, Mistyns. Clean slaughter. Very good work. Not much sympathy for the men who work with you. Not with me. For me. Employees. Now ex-employees. No tak jakby trochę byli. So you don't work for the Cyclops? Your kind aren't usually believers of me. Not the monster. The man. You are an outsider. Why are you here? Indeed, I'm not from Kefalonia. I'm here because what I'm looking for is. Ciekawe co. If you'll follow me, Cassandra. Aha. Skąd znasz nasze imię? Takie skromne pytanie. Who are you? No właśnie. How do you know my name? I'm Elpinor of Kira. How do I know your name? I did what you did. I asked and people told me. Tell me who sent you. An inquisitive nature. Good. That will help. You know more than you let on. Knowing you is in my best interest. And knowing me isn't yours. My prized possession was stolen and brought to Ithaca. Penelope's woven shroud. I need you to steal it back. Okay. The shroud of Penelope? The wife of Odysseus? You're joking. The piece of it, yes. Impossible. If it existed, it would be priceless. No, I see. Which is why I want it back. Ithaca is not a small island. I need more information. I'd start at the home of Odysseus. Well, what's left of it? An inspiring tale. A reunion of past lovers. All right. I'll do it. Don't jakbyśmy w ogóle mieli inną opcję. Widocznie jest to stricte fabularna misja, dlatego że nie możemy odmówić. There's a rowboat in the harbor. Use it. It's not meant for open water, so be wise. When you have the shroud, meet me in the Temple of Zeus. I will. Oh, and Mistyus, don't fail. Okej. Don't fail. Przyszedł, rozporządził nami, don't fail.
Chyba nie do końca tego się spodziewałam. Ale rozumiem, że mamy użyć tej łódki. Aha, i teraz jesteśmy w stanie dostać się na tą wysepkę. No dobra, no to skoro tak, to myślę, że możemy się na niej rozgościć. Mała Odyseja. Gdzieś tu pewnie będzie punkt widokowy, przynajmniej mam nadzieję, powinien być. No dobra. Skoro tak. Jakieś tam, jakieś... Aha, może tak? Po prostu. Przyjmij dowodzenie. Headed to the house of Odysseus on a tiny boat. Let's try not to pace Poseidon off, shall we? Czekaj. Czy my tu coś mamy w ogóle? Jakieś takie szczątki leżą. A, czyli zaczynamy kolejną walkę. Dobra, przesuńmy się do brzegu i sprawdźmy Ikarosem jeszcze raz to, co nas czeka. Bo mam wrażenie, że nie jesteśmy tu sami. Okej, pałac Odyseusza. Jezu, ile ich tu jest i pewnie jeszcze i tak nie wszystkich wyłapię. Tu coś mamy. Tu moglibyśmy zacząć w sumie od tego skarbu tutaj, bo jest niestrzeżony tak naprawdę. Nie no, zejdź, po co żeś tu wlazła? Och, kurczę. All the years I lived on Kefalonia, I never realized the mighty Odysseus' palace was here. Tu mamy jakiś skarb. No i dwa skarby, starożytną tabliczkę i enigmatyczny Ostragon, czyli kolejna, będzie kolejna notatka z wskazówką do skarbu. Fajnie, fajnie. Znowu sobie znajdziemy coś ciekawego. Spróbujmy wejść może tędy. Chciałabym się dostać jak najwyżej. Ponieważ mam też dosyć fajną opcję, z której chciałabym skorzystać. Aczkolwiek nie wiem, czy mi się to uda. Widzę, że nam wolno biega jakiś zwierzak. Tu mamy... A jakbym zatruła strzałę? Shit. Dobra, nie do końca tak to miało wyglądać. Czy my się możemy gdzieś tu schować i udawać, że nas nie ma? Najlepiej poza tym... Poza tą miejscówką. Dobra, ja nie do końca chciałam skorzystać z tej opcji, która mi tu była dana teraz. No ale dobra. Cóż! Mówi się trudno. Coś leży. Tu leży nasz Ostragon. Tak, jeżeli ruszysz śladami Odyseusza i wybierzesz ścieżkę na północ, trafisz do niewielkiej hodowli kóz w Itace, tam gdzie król spotkał kiedyś Atenę. Pomogła mu ukryć prawdziwe oblicze. Odzyskać żonę i zabić zalotników. Swój łup znajdziesz przy zarżniętym koźle. Okej.
Oni nas nadal szukają? Serio? No to tak lipa trochę. No tak, bo jesteśmy nadal na terenie pałacu Odyseusza. Czy gdybyśmy z niego zeszli? Strzelajmy, bo chociaż tu byśmy mieli fajną okazję, kurczę, 3 cele na raz dzięki mojej nowej umiejętności. Myślę, że mogłoby być całkiem spoko. Czekajcie, zróbmy to tak. Ha, on tu dalej biegnie. Chyba się gościu zamotał, co chce zrobić, nie? No cóż. Chyba nie do końca o to nam chodziło znowu. Uciekaj, 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 wykończymy ich po kolei, ale uciekaj. Czekajcie, spróbujmy tego. Leży. Dobra, 2 mamy z głowy. No wejdźcie wszyscy na górę, halo. There she is. Come. Zejdźmy tutaj, spróbujmy się uleczyć troszkę. Leżysz. Najlepsze jest to, że oni tam po tej prawej stronie i tak nie wiedzą, co się dzieje, nie? Spróbujmy sobie tu zejść w takim razie. Odnowiliśmy sobie życie. Dobra, chodź. Come to papi. Rozumiem, że tu raczej... Że tu raczej nigdzie nie skryjemy ciała. Serio, będziemy w końcu znowu walczyć ze wszystkimi naraz. Och, nie. Tam jest koleś z łukiem, widzę. Yes, you can find me. A, do tego, żeśmy tutaj dojechali. No spoko. Czyli co, wychodzi na to, że został nam pies i jeden wartownik?
czyżby? No to jala. No, ja wiem, że moglibyśmy unikać i po raz kolejny, ale niestety leżysz. Nie, tego nie będziemy podnosić. Chciałabym się pozbyć jeszcze zwierzaka i najlepiej zrobię to z góry, przynajmniej spróbuję. O, tu mamy jakieś drachmy. O, zabolało. Dobra, no to wychodzi na to, że mamy wszystko. Sobie teraz możemy odebrać tabliczkę. Nie, tu żadnego skarbu, nie ma tu nic takiego. Wierzyć mi się nie chce. Tu jest skarb. Sprawdźmy jeszcze z naszym Ikarosem, czy aby na pewno już się tu nikt nie pałęta. Tu mi się coś świeci jeszcze. To nie brzmi... A, tu jest skarb. Dobra. Czy jeszcze gdziekolwiek? Tu mamy coś zakrytego. Dobra, i na wybrzeżu już też nic nie ma, teoretycznie. Czekajcie, do tego. Może go uwolnijmy. Nie wiem, co on będzie miał dla nas za zadanie, ale... Tu nam się coś świeci w środku. No nie, no dobra, już tu wlazłaś, to wlać. Wliś, ciążka, wliś. Jakiś mieczek sobie od razu wyciągnijmy, skarb. Chińskie buty. Lokacja ukończona. Pięknie. Nie wiem, kim jesteś, ale wyjdź. Aha, i mam ją eskortować znowu. My thanks. Okay. I can't believe I let those malakes sneak up on me. Ithaca is a dangerous place to wander around on your own. You are wandering around on your own. Mm-hmm. You're right. I can't fight a camp of bandits by myself. Could you help me to get to Odysseus's palace? I can pay. Of course. I'll help you get to the palace. Well, I'm in luck then. What do I call you? Cassandra. I'm Odessa, named after the great Odysseus. Okay. Why would you want to go up there? I am a descendant of Odysseus. I'm on a pilgrimage. You're a descendant of the former king of Ithaca? I'm the man who created the Trojan horse and defeated the Cyclops? The one who traveled to the land of the Lotus Eaters? The one the Odyssey is about? Yes, I am. Why? You're not the first who said that, is all. Well, I trust I don't need to prove my lineage to get up to the palace. No, oczywiście, że nie. We should head to the palace while we have the chance. Dobra. Let's go. W takim razie wrócimy sobie tu później. Zebraliśmy skóry po drodze. To sobie też możemy zebrać po drodze. This is it? It's just rubble. What were you expecting? I don't know. Zwykłe rumowisko. Something more grand. My parents named me Odessa. I'm Odysseus's namesake. I thought if I came here, I might understand him more.
Do you? Not at all. Take me to my boat. I'll pay you there. Okej. Okay. Ale my tu mamy ten... Do zebrania ten skarb. Kurczę. Nie możemy go teraz zgarnąć. Halo? Nie, nigdzie. Kurczę, jakbym poszła w inną stronę, to... ta misja nam się wyłączy, przepadnie, czy cokolwiek, wiecie. Dobrze, ten stateczek jest blisko. Łódka. Łódka, statek, okej. Okay. O, oh, sorry. Well, this is for you. Such a disappointment. Why is that place so important to you? Are you joking? Odysseus lived there, ruled there. He ended the Trojan War, eluded Scylla and Charybdis. He had everything. Loyalty, love, fighting spirit. He had the attention of the gods too. That caused him a lot of trouble. And it made him a legend. You look cute right now. As if nothing can get in your way. I don't usually like being called cute. Dobra, jesteś paskudna. In time, you'll learn to love all the things I have to tell you. You seem so certain. I've had lots of success in the past. I'm sure you have. So what do you think? I think I was in a much poorer mood before now. There's just so much I desire. To be as great as Odysseus. Where do I even begin? Okej. Okay. Wielkość jest wspaniała, bycie wielkim wcale nie jest łatwe. Nie udzielam rad. Odysseus didn't want to go to war. And once it was over, it took him 10 years to get home. He wasted years of his life. All because the gods interfered. No. Stay home. Spend time with your family. Live your own life. But who will remember my story then? Would you rather be remembered or happy? No właśnie. I'll have to give that some thought. Thank you. Coś w tym jest. Dobra, zadanie ukończone, ale my tu mamy do zebrania nasz skarb, więc ja bym się chciała ogarnąć, gdzie on jest. My go mamy na mapie? Pewnie nie. Bo po co? Tu jest ten. A ja go chyba nie zobaczę, dopóki się nie dostanę tu z powrotem, to mi się wydaje. No dobra, spróbujmy w takim razie się tu dostać. Coś nam tu zaplumkało. To nie brzmi gdzie, bo nie widzę. Aha, tu. Sakiewka drachm. Sakiewka drachm brzmi dobrze. Tak. To żeśmy zebrali w drodze, nie? Tak mi się wydaje właśnie. Jezu. Ciocha. I się tu gubisz normalnie. Normalnie się tu gubisz. Gdzie ten skarb? Przeszukanie. O, o, zwłoki. O, oj. Mnie też jest w środku. Co nam się tu świeci? Już niby tu? Widzicie, jak pochowali wszystko. Zgubiony klucz. I świeża kapusta. Tak. Yeah. Jestem ślepa? Przecież... nie zebraliśmy jeszcze przecież tego... Skarbu, Pałac Odyseusza. No dobra. Czy
36 metrów. No to dobrze, spróbujmy może... No nie, no jesteśmy tu. Halo. Gdzie ten skarb? Tu. Dobrze. Czy ja mogę... Mogę to oznaczyć. Dobrze. Teraz biegnijmy sobie do niego. Ciekawe, czy to tu w ogóle, bo to sobie tak możemy gdybać, a to całkiem może być w innym miejscu. Czekajcie, bo znowu się oddalam. To jest gdzieś pod spodem w takim razie. Cudownie. Czy my tu mamy jakieś wejście? Tu mamy jakichś strażników chyba. Jak ja mam się tam dostać? Czy tu się w ogóle da wejść jakoś do tego, do środka tego budynku? Może tu jest jakieś przejście w środku? No tu już byliśmy. Nieodkryte miejsce. O nie, popsułam. No co z tym całunem całym? To będzie to 54, 50. Czekajcie. No i znowu się oddalamy. A może z tej strony jest wejście, tu gdzie oni gdzieś siedzą, czekajcie. Czy tu jest jakieś wejście do jaskini? No dobra. Niech będzie. To robi się trochę bardziej logiczne teraz. Gdzie oni tu byli? W którą to oni stronę stali? Dobrze. Możemy sobie spróbować. Czekajcie. O shit, tam jest jeszcze wilk, nie? No i nice. Tu gdzieś był wilk. Tu chyba. Dobra. Zacznijmy od tego. I już jesteśmy po czasie, ale pójdźmy sobie jeszcze w takim razie do jaskini.
Myślałam, że tu będzie trochę ciemno. Nie jest trochę ciemno. Otwórz. Znajdź skarb. No ale to nadal nie jest całun. Jaskinia nimf. To nadal nie jest całun, który mieliśmy zdobyć w Itace. No, w związku z tym myślę, że w tym miejscu się pożegnamy. Tak, to będzie dobra opcja. I spróbujemy w następnym odcinku znaleźć cel naszej podróży tutaj. Także do zobaczenia w kolejnej części. See ya!